trenuję, bo nie wiem w sumie. Można coś przeżyć w życiu wtedy, o. Tenisa gram 4,5 lata. Trenuję niedługo, ale jakoś tak chyba od września tamtego roku. Od tego roku już trzeci rok będę trenowała. Trenuję tenisa stołowego 4,5 lata. Już teraz będzie mój drugi rok. 2,5 roku. Fajny sport na pewno i kolegów można poznawać, koleżanki. Fajnie, fajnie jest. Fajnie mi się w niego grało. W szkole jakoś kolega mnie zachęcił, coś mnie uczył, tata mnie zapisał na treningi, no i zacząłem grać. Jak przyszłam pierwszy raz, to myślałam, że się odpiszę, bo było mi smutno, że nic nie umiałam grać, ale potem jak tak dłużej potrenowałam, to już mi wszystko dobrze wychodziło, no i mi się spodobało. Trzeba być zaangażowanym dużo, żeby osiągnąć coś. Też dobra zabawa. I też właśnie można poznać na przykład, jak się z kimś gra, to też można poznać osobę na przykład jakąś na turnieju. Na przykład ja poznałam jedną osobę, jak byłam na turnieju w Olsztynie. Jest to bardzo ciężki sport, ale go kocham. Zajęcia tenisa stołowego mamy ogólnie dwa razy dziennie. Mam 6 treningów w tygodniu. W poniedziałek jest na 7 rano, potem jest na 17. We wtorek jest na też 7 rano. W środę jest na 17. W czwartek jest na 18.30, a w piątek na 17.30. Zachęcił mnie tak, że tenis stołowy jest bardzo fajnym sportem dla młodszych zawodników, jak i dla starszych. I że po prostu jest fajny ten sport. Żeby spróbowały i potem im się to na pewno spodoba. Powiedziałabym, że żeby po prostu spróbował, że jak się mu nie spodoba, no to się odpisze, ale warto spróbować, bo to jest fajny sport. Przyjdźcie do nas, to jest bardzo fajny sport i można zdobyć puchary. Jeżeli są chętne dzieci, zapraszamy w dalszym ciągu do zapisów, do próbowania swoich sił w tenisie stołowym. Nasz klub po raz kolejny organizuje turniej, w którym startują zawodnicy z całego kraju. Około 200 zawodników z całej Polski gościmy w naszym mieście, którzy rywalizują o miano najlepszych w kraju. Tym razem jest to turniej w kategorii żaków. Najmłodsi w Ostródzie pokazują tam swoje już spore umiejętności, ale dają nam również niesamowitą dawkę emocji. Mamy 3-dniowy turniej Grand Prix Polski Żaków w tenisie stołowym. Jest to jeden z 4 najważniejszych turniejów w sezonie. Mamy 3 turnieje Grand Prix i kończymy sezon Mistrzostwami Polski. To jest właśnie 3 Grand Prix Polski. Dzieci zdobywają punkty do rozstawienia na Mistrzostwa Polski. Wczoraj był turniej kwalifikacyjny, tak zwane dodatkowe eliminacje do turnieju głównego, który rozgrywany jest w sobotę i w niedzielę. Wcześniej jeszcze eliminacje odbywają się w województwach, natomiast ci zawodnicy, którzy nie awansują z turniejów wojewódzkich, mają jeszcze dodatkową szansę i właśnie w piątek w naszym mieście odbywały się takie eliminacje dodatkowe. Dzisiaj, w sobotę i niedzielę rozgrywany jest turniej główny. W turnieju głównym, jak również w eliminacyjnym, startowała bardzo duża liczba zawodników z Ostródy. Jest to możliwe dzięki temu, że prowadzimy szkolenie w tej kategorii wiekowej. Mamy bardzo dużą liczbę trenerów, mamy bardzo kompetentnych trenerów, którzy pracują z dziećmi 2 razy dziennie. Dlatego chcemy w przyszłości stać się bardzo liczącym klubem w naszym kraju. No tego wymaga dyscyplina, jaką jest tenis stołowy. Jeżeli myślimy o graniu na najwyższym poziomie w Polsce albo i Europie, to musimy trenować no przynajmniej 2 razy dziennie.
przede wszystkim jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, jak widzę dzieci, które pokonują swoje słabości, bo ciężko trenują, później na zawodach przejmują swoje słabości, robią zawsze kroczek do przodu i to jest budujące i dające kopa do dalszej pracy i takie bardzo zachęcające do działania.